Tak. Trasa będzie miękka, będzie bardziej wydolnościowa niż techniczna. Ale nawet współkomentująca te zawody Justyna Kowalczyk nie przewidziała takiego opadu śniegu, który Mistrzostwa Świata i 10 km łyżwą zamieni w loterię. Teresa Jochałk dopiero 27, Marit Bjergen 31. Ostatnio takie miejsce zajęłam chyba w 2009 roku. Sylwia Jaśkowiec, lepsza od wszystkich Norweżek, 14. Na trasę wybiegła wcześniej, kiedy jeszcze padało delikatnie. Taki rzęsisty opad śniegu, jak widać, teraz drobny, ale bardzo gęsty i mokry. Przede wszystkim powodował, że po prostu narty strasznie pogorszyły jazdy. Najlepiej prognozy odczytali Szwedzi. Charlotte Kalla zdobyła swoje pierwsze indywidualne złoto mistrzostw świata. Ten medal, przynajmniej w połowie, należy się jej serwismenom. To mój ulubiony dystans. Nie stawałam często na podium, ale ostatnie zwycięstwo w Östersund dodało wiary. Jest super. Świetnie smarowali też Amerykanie. 4 zawodniczki w 15, 2 po raz pierwszy w historii na podium. Z Falun Aleksander Dzięciołowski. Na skoczni Falun próba przed kwalifikacjami i konkursem na dużym obiekcie. No trochę się dziś więcej męczyłem, ale będzie dobrze. Pierwszy skok Kamila Stocha świetny i daleki, 129 metrów, kolejne dwa zdecydowanie mniej udane. Obrońca tytułu lądował w okolicach 120 metra. Troszkę miałem problemów przy odbiciu, z kierunkiem odbicia, ale to jest proste do skorygowania. Niewiele do poprawienia ma Piotr Żyła, który otarł się o rekord skoczni. Zabrakło pół metra po skoku, lekko podpartym na odległość 134,5 metra. Polak wygrał pierwszy trening. Daleko latali też Dawid Kubacki i Klemens Murańka. Krócej, ale i z dużym ciężarem na plecach Jan Ziobro i Aleksander Zniszczoł, walczący o ostatnie polskie miejsce w kwalifikacjach. To była presja i właśnie te skoki nie są takie uwolnione, tylko są trzymane. Ostatecznie Łukasz Kruczek zrezygnował z Ziobry, 8. na normalnej skoczni. Medaliści tego konkursu wciąż błyszczą i skaczą wyśmienicie. Ostatnią serię wygrał Severin Freund przed Rune Weltą i Stefanem Kraftem. Skoczyłem 3 razy bardzo dobrze i daleko. Czekam na konkurs. Na pewno będzie ostra walka. Myślę, że faworytów do medali jest więcej niż nas 3. Czuję, że kolejny medal jest w moim zasięgu, a nie byłem tego tak pewny przed poprzednim konkursem. Mam już 2 medale na tych mistrzostwach i naturalnie bardzo się z tego cieszę. Chcę dalej skakać agresywnie. Każdy marzy o kolejnych zwycięstwach, a do zdobycia są jeszcze 2 krążki. Jutro przystawka przed daniem głównym. Kwalifikacje od 16.45 w TVP Sport. W czwartek konkurs, także w Jedynce. Z Falun, Michał Regulski.